No, trochę się to skomplikowało, że tak powiem. Nie zapomniał Minecraft. No, ciekawe, czy ten serwer jeszcze tam działa, nasz. MK zapadł się pod ziemię. Nie wiem, co się z chłopem stało. No tak, i teraz nie jesteśmy w stanie trzymać w ręku pochodni, trzymając łuk. Ale to absolutnie nie ma sensu, moim zdaniem. Szukać jelenia tutaj po nocach. Kurde, no to bida będzie. Jakie mamy opcje, będąc tutaj? Tu jest obóz. No to chyba tak najlepiej będzie zrobić. Podjechać do tego obozu i liczyć, że pozwolą nam gdzieś tam, kurde, przyłożyć głowę, żeby się przekimać. No właśnie, już się obróciłem, kurwa, kuźwa, 3 razy na tym koniu. I już nie mam pojęcia, gdzie jadę. Nie no, tuż obok tej ścieżki byłem przecież. To jadę, może jelenia znajdę przy okazji. Dobra, jest rzeka. Jak jest rzeka, to jest punkt odniesienia. Teraz pytanie, gdzie my wyjechaliśmy? Ale obstawiałbym, że gdzieś może tu. Cholera wie. Widać obóz. I to jest po raz kolejny, to powiem, piękno Kingdom Come Deliverance. Gdzie człowiek jest w stanie zgubić się w lesie, po ciemku, nie widać totalnie nic. Ciężko określić kierunek, w którym powinno się jechać. No nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tutaj już gęste, naprawdę gęste krzaki i raczej nie przejedziemy. Dobra, jest jakaś ścieżka. Zaraz mnie jakieś bandyty tutaj dojadą i tak się skończy moje podróżowanie po nocach. A najgorsze jest to, że ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jadę w tym momencie. Musimy wyjechać z tego lasu, żeby spróbować określić swoją pozycję. Odbijamy w prawo, więc wydaje się, że totalnie jakoś szczapy ja jadę. Kurde, no albo wracamy. Nie no, rzekę mieliśmy z lewej strony, nie? No to chyba, że my jesteśmy już za tym obozem. No raz, że po ziemku będzie ciężko stwierdzić, gdzie jesteśmy. Dobra, jest krzyż pokutny i jest odbicie w prawo. No to co, to byłoby to? No jest to krzyż, który już mamy odkryty. Jeżeli tak, to by oznaczało, że dobrze jadę. Dobra, tu są bandyty. Więc musiałem zrobić mega wielkie koło i wróciłem na tą samą ścieżkę.
Ale zobaczcie, jak łatwym celem jestem, jak dobrze widocznym. Totalna ciemnica, po prostu nic nie widać w promieniu wielu set metrów, albo kilometrów. I nagle jakaś pochodnia w oddali. Dobra, jest jakieś miejsce do obozowania, ale czy da się spać? Interesujące miejsce, świetnie. Tylko, panie, spać. Jakaś leżanka, trawka, cokolwiek. No przecież Heniek by się tu jebnął na tą kłodę i by się zdrzemnął. Mogę sobie co najwyżej usiąść na ławeczce. No dobra. Ale przynajmniej wiemy, że jesteśmy tutaj, tak? No to byśmy pojechali wzdłuż rzeki. I dojedziemy do obozu i przy odrobinie szczęścia znajdziemy tam coś do spania. Choćby na krzywy ryj się położyć, kurde, i przespać. Dzień dobry. Dobra, tam pozajmowane. Jest leżanka. A nie. No ciekawe, czy się zirytują rano. Mam nadzieję, że nie. Dobra, śpimy do rana. No i przygoda, nie? No, czysty RPG w najczystszej postaci. Totalnie nieskryptowana akcja. Zbieg kilku wydarzeń, bandyci na trakcie. Zbieranie gratów, co trwało jakiś czas i doprowadziło do tego, że zapadł mrok, no i generalnie tutaj po nocach nie jesteśmy w stanie zrobić totalnie nic. No dobra, nie mieli problemu, choć oni jeszcze śpią. A się nie dziwię, że oni śpią, jak oni tutaj pochlali, kurde. Dobra. Zobaczmy, jakie mamy opcje, żeby coś zjeść. Bułeczki tradycyjnie się zesrały. O, dosyć głodny jestem. Ale mam całe szczęście, jeszcze mnóstwo tego tuszonego mięsa, więc będę się ratował. I to w zasadzie chyba wszystko, co mam w tym momencie. Dokładnie. Jeszcze owocki. No to jemy, bo to trzeba i tak pozjadać. No i mamy piękny dzionek. Dzień dobry. Panie węglarz. Ja dupy nie zawracam. I lecę. Bo jelonek, mam nadzieję, czeka na mnie ładnie. W lasku. Dobra, czyli wracamy, odbijamy tutaj i to miejsce jest gdzieś tam z lewej strony. No już po takich perypetiach, kurde, musimy znaleźć te poroże. No i zupełnie inna jazda w dzień, no. Zupełnie inna. Dobra, żebym ja nie przejechał teraz tego. Mieliśmy pierwsze odbicie w lewo, teraz mamy drugie odbicie w prawo i przed nami, jak będzie łuk w prawo, to ma być z lewej jelonek. Kuźwa, tu kolejni bandyci.
humany tym razem, nie? No to ja już, panie, ja już tego nie zmieszczę wszystkiego. Wy już tutaj się nie bijcie. A niech się biją, ja jadę jelonki polować. Dawać jakiegoś jelenia. No, jest coś. No i teraz módlmy się, żeby wypadło z niego poroże. Kurde no. I to jest właśnie to. No bo ja generalnie mam tą umiejętność. Zielarstwo, skradanie, bicie łowy, poroże. Umożliwia ci zdobycie poroża ze zwierzyny łownej. No cudownie. Ale, no. No chyba, że ja muszę mieć, nie wiem, sztylet na przykład. Był w jakiejś grze tak było, że trzeba było mieć przedmiot. Przynajmniej w ekwipunku, żeby móc coś wyciąć. Zobaczę, no bo jak masz, nie no, ja sztylet mam nawet przy sobie. Więc podejrzewam, że jest to po prostu losowane, czy to poroże wypadnie, czy nie wypadnie. Poroże też jest warte, no kupę siana. Tak mi się wydaje, więc chyba nie będzie wypadać z każdego. I kurde, nie widać jelonków, no to jest problem. Największy. No bez hitu. Finalnie skończy się i tak, że będę od zielarki do zielarki biegał. Okej, jest chyba jeden jelonek. Czy to chyba jakiś młody, nie wiem czy on ma poroże. Jeszcze nad nim strzeliłem. I znowu nad nim. Faktycznie młody, on chyba nie ma poroża. O, niewiarygodne. Jak te strzały lecą. Co to jest? Jakiś osioł? Co to ma być? Nie no, jeleń, ale nie ma poroża. No nie ma, no nawet na głowie nie ma. Co to za jeleń bez poroża? Wybrakowany jakiś, panie. Co to ma znaczyć? No nie wypadnie. Może od razu do tej zielarki trzeba było jechać. No ale też nie ma pewności, że zielarka będzie miała i też może się skończyć tak, że będziemy
się odbijać od zielarki do zielarki. A poza tym, kurde, no nie wiem, może zielarka nie mieć poroża, nie wiem. Ja tak przypuszczam, że jest taka szansa. Tak, robiłem misję z DLC. Robiliśmy. Znaczy ja generalnie nie grałem w DLC wcześniej, jak grałem w Kingdoma, więc wszystkie DLC dla mnie są nowością. I robię po kolei wszystkie zadania DLC, na jakie trafię. Dobra, jest mój konik, więc kręcimy się tu mniej więcej po tej okolicy, co powinniśmy. Ja mówiłem już raz, ale powiem to jeszcze raz, że to jest niesamowita rzecz w Kingdomie. Choćby to polowanie. Ktoś pisał w komentarzach na YouTubie, że polowania też są klimatyczne i ja się absolutnie z tym zgadzam. To, co Kingdom robi zupełnie inaczej od całej reszty gier, to to, że dają nam to miejsce na polowanie. Ale zobaczcie, tutaj nie ma nasrane tych jeleni, jeden przy drugim. Tylko trzeba się wysilić i sobie trochę pochodzić i poszukać. Ja być może już na przykład zboczyłem zbyt daleko i jestem poza tym miejscem występowania. A być może po prostu są one mimo wszystko i tak rzadkością. Chociaż widzieliśmy już dwa, więc no uważam to za spory sukces. Bo ostatnimi czasy jak jeździłem w takim randomowym miejscu, to nie było ani jednego. No ciężko będzie. Co tu dużo gadać. Dobra, tam jest jakaś większa grupka. Ale to są chyba sarny, sądząc po tym, jak sobie skaczą radośnie. Tak. To są sarny. No nie wiem, na chwilę się jeszcze tu pokręcę. A na razie dwa i nic. Chciałbym jeszcze spróbować, myślę, że z dwa jeszcze bym był w stanie, no chyba, że to szukanie będzie się przedłużało. No bo zapał potrafi opaść. No zawsze jest ta nieszczęsna zielarka jako alternatywa, nie wiem, czy to zadziała. Ale spróbować nie zaszkodzi. Las jest wykonany genialnie po prostu. No jest duża szansa, że ja już zboczyłem z miejsca występowania jelonków. No i niestety też rozeznać się, gdzie to ja konkretnie jestem w tym momencie, żeby próbować wrócić w tamto miejsce, też raczej nie będzie łatwe. A, próbuję tego konia wypatrzeć, mojego białego, ale... Dobra, czyli dobiliśmy do granicy mapy. Skoro pojawił się taki komunikat Henryka, co tym idzie, jestem pewnie gdzieś tutaj. Albo jeszcze niżej. Cholera wie. No gdzieś tutaj, no przy tej linii jesteśmy. Skoro tak, no to powinienem się odwrócić i biec w tamtą stronę, nie? To tak zróbmy, żeby mniej więcej się ogarnąć. No, chyba, że tu jest koniec mapy. No, chyba tak.
Tutaj jest koniec mapy. To by znaczyło, że mam biec tam. No jest to problematyczne, przyznaję. Zresztą no myślę, że dla każdego byłoby problematyczne, gdy nie możesz umieścić znacznika i sobie radośnie na niego pobiec. Cały czas za wysoko. No ma poroże. Ma poroże czy nie ma? No ma kurde poroże. No, ależ było warto. O jak dobrze. Dobrze. W takim razie pędzimy przed siebie, zobaczymy gdzie nas wypluje. No i to by oznaczało, że w tym momencie otwiera się przed nami możliwość zrealizowania dalej zadania w okolicach Talmberka. Dobra, jest tutaj rzeka prawdopodobnie. No, tylko ja chyba tędy nie zjadę, bo jesteśmy dość wysoko. No dobra. Jesteśmy na naszym łuku. Punkt orientacyjny całkiem zacny. Czyli jesteśmy tutaj. Zastanówmy się, co warto by zrobić. Do Talmberka kawał drogi. Kurde, no nie wiem. A może do tej Sazawy już pojedziemy. Mamy bliżej. Moglibyśmy spróbować pogadać tym. Mogę zapytać tego podejrzanego typka z klasztornego infirmarium. No, moglibyśmy, nie? Teoretycznie możemy spróbować, jak jesteśmy w zasadzie obok Sazawy, to byśmy sobie to ogarnęli, sprzedalibyśmy graty. A potem zadecydujemy, czy na północ pojedziemy na Talmberg, czy na przykład na Rataje. No, porządek z ekwipunkiem warto by zrobić. Też nie ma co wojować, jak mamy w tym momencie juki w całości zarąbane praktycznie po brzegi. Dobra, przejeżdżamy. I jesteśmy tutaj. W lewo czy w prawo? To rozumiem, tutaj jesteśmy. No to możemy jechać w prawo chyba. Mam nadzieję, że tutaj. Sazawa na szczęście jest dość duża i raczej ciężko byłoby ją przegapić. Dobry. A, stara, dobrze znana miejscówka.
No, Sazawa gdzieś tutaj już powinna być. No dobra, w takim razie jedziemy pod klasztor, zobaczymy, czy uda nam się dowiedzieć czegokolwiek, co jest związane z zadaniem głównym. Jeżeli nie, to ogarniemy sobie ekwipunek, sprzedamy graty w dolnym mieście. I później na spokojnie zobaczymy, co dalej. Heretycy zostali aresztowani. Co ty gadasz? Ale to ja nie mam już tego zadania heretykami. A nie, Waldensi mam. No ale ja tutaj mam donieść o wszystkiemu panu Hanuszowi. Już nic więcej tutaj nie miałem. No ciekawe, czy to chodzi o tą rodzinę? Być może. Ja wtedy mówiłem, że mi się nie podobało to, że on dostał od nas prawdziwą informację na temat tych całych Bauerów. Dowiedz się, co stało się z Johanką. No tak, bo tutaj mamy inny temat. Tutaj już wchodzi nam temat z Johanką. Dowiedz się, co stało się z Johanką. Dobra, to jest tam poniżej. To my sobie to zadanie uruchomimy. Jesteśmy na miejscu, to będziemy je oczywiście robili. Ten eliksir sobie na razie odpuścimy. A włączymy to. Good God. What happened to your clothes? If you were robbed, you should report it. How are things going here? Quite well. It's a lot of work. But I have a feeling I'm doing something useful. Johanka and brother Nicodemus showed me what to do, and I already know a thing or two. Sounds good. I have a roof over my head, enough to eat, and they even pay me a bit. It's really quite fine. I'm glad to hear it. And you've had no trouble from anyone? No. Everyone has been kind. It's sweet of you to care, Henry. Ale ciekawe, że Adela nic nie wspomina o Johance, którą ewidentnie już chyba zabrali. Zobaczmy, co powie Nikodem. Nothing good, I'm sorry to say. She was locked up by the papal inquisitor, Bishop Yaroslav of Benešov. It seems he somehow caught wind of this preaching of hers. He's accused her of spreading heresy and had her placed under arrest. No, ja nie mam tutaj złudzeń, że z Johanką prawdopodobnie, czyli że los Johanki w moich rękach nie skończy się zbyt dobrze. Po rozmowie z inkwizytorem, no co się stanie? No zostanie osądzona i zabita, no to się stanie, to nie ma co pytać. We must do something. Well, you can try talking to Bishop Yaroslav. He can tell you more. As a servant of the royal headman, your name ought to carry some weight with him. But watch your step. This matter is entirely in the hands of church law, so you mustn't overestimate your lay authority here. Ja mu pokażę autorytet. Później to się biskup nogami nakryje. Right. I'll go and see this Bishop Yaroslav of Benešov. May God go with you. And thank you, Henry. I'm glad you're standing up for your Johanka. If you need anything, do come and see me. Dobra, pogadamy sobie z tym inkwizytorem jak najbardziej. Trzeba będzie się do tego przygotować odpowiednio. Na pewno ubranie ogarnąć, żeby zyskać jak najwięcej do charyzmy się da. Na pewno wypić eliksiry,
które podniosą nam retorykę, charyzmę, no to się da, trzeba będzie podnieść przed tą rozmową, bo bez wątpienia ona nie będzie łatwa. Dobra, no to tu chyba wiemy wszystko od brata Nikodema. Inkwizytor jest gdzieś tam, ale to tak jak mówiłem, ja na razie nie będę z nim gadał. To mamy poroże i te oszczerstwa. No dobra. A jeszcze bym chciał z tym podejrzanym typem zagadać. O kogo to chodzi? Szafarz? Nie. A, może i tak. What? Zmola's the one responsible for all the thefts and death. He tried to kill me and Leszek and God knows who else. Sweet Jesus. Where is he now? Dead. I killed him in self-defense. So is that the end of it, do you think? It looks that way. Leszek was helping him, but he's dead. So things should settle down from now on. God bless. Even so, we'll have to reconsecrate the monastery. God be with you. Rzekłbym, że teraz wszystko się uspokoi, fajnie to brzmi, bo to było masę czasu temu, nie? I to raczej już się uspokoiło.